Witam serdecznie, rozbieramy Fiata Bravo, panel nawiewu, klimatyzacji, żeby go podświetlić. Także tak, powiem szczerze, straszna rozpierducha tutaj w tym samochodzie. Trzeba się trochę opracować. Jak widzicie, żeby wyjąć ten panel, trzeba najpierw wyciągnąć tutaj ze ślepka na zatrzaski. 2 godziny mordowaliśmy się z nią. No, żeby tu nic nie połamać. Idzie to strasznie topornie. Następnie jest taka mała zaślepeczka tutaj, pod tą główną zaślepką. Może pokażemy, jak to wygląda. To jest ta mała zaślepka, a ta, z którą jest straszny problem, to jest właśnie ta maskownica. O, tutaj maskownica, ta gruba zaślepka, która idzie tu pod radiem. Jak widzicie, jest na takich zatrzaskach. No nieciekawie jest to wyjąć, powiem szczerze. Żeby tutaj nic nie połamać, bo tu jest strasznie delikatne te mocowania są. No ale udało się. Po 2 godzinach, ale się udało. Także tak, rozebraliśmy tutaj najpierw te zaślepki. Radia nie musiało wyciągać, bo nie wyciągnęliśmy. Akurat taka sytuacja, że go nie możemy wyciągnąć. Troszeczkę nam się tam coś zepsuło. No, to 2 zaślepki. Tutaj cały panel. Trzeba zdjąć. To się odkręca tutaj z tego panelu. Wyciągamy to wszystko. Popielniczkę musimy wyciągnąć. Może pokażemy ten cały panel. Kolega Tomasz pokaże. O właśnie, popielniczka. 4 śrubki. Trzeba to zdemontować. Wcześniej trzeba zdemontować tą całą budowę tej drążka biegów. Zdjąć to wszystko jest na zatrzaskach. Ale powiem wam szczerze, że gorszy problem jest z wyjęciem tego. Jak widzicie, może tutaj pokażę. Tu jest taki plastik. Niestety tam co widać, jest przynitowany. 2 nakrętki, zatrzaski i 2 nity, które trzeba rozwiercić niestety, żeby wyciągnąć cały panel, bo nie da się tego inaczej wyjąć. Rozebraliśmy tutaj, chcieliśmy to trochę przekombinować, no ale nie wyszło. No, roboty jest bardzo dużo. Jak widzicie, jeszcze 1 strona nam została do rozwiercenia, żeby wyjąć to coś. No, musimy tam rozwiercić tego nita, który jest tam, bo inaczej tego się nie da wyjąć. Wiem, że wiele osób ma problem z tym, tak jak i my zresztą. Raz już podchodziliśmy do tego tematu, nam się nie udało. Dzisiaj zawzięliśmy się z kolegą Tomkiem, właścicielem Fiata Bravo. No i działamy. Także gdyby ktoś miał z tym problem, a wiem, że dużo osób ma, bo czytaliśmy fora, przeglądaliśmy YouTube'a, niestety nie znaleźliśmy nic, co by nam ułatwiło sprawę. 150 zł w serwisie to kosztuje, wymiana tych 2 żeróweczek. Jeszcze nie wyjęliśmy tego, nie wiemy, jakie są żeróweczki. Ale to w dalszej części filmu. W dalszej części filmu coś pokażemy na pewno. Mam nadzieję, że będziemy pomocni dla wielu z was. Także gdyby ktoś chciał to robić, to musi mieć dużo cierpliwości. Oczywiście jak ktoś pali, to też dużo spali papierosów przy tym. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. No tak. Także tak, pokażemy jeszcze, jak wyjmiemy ten panel na drugim filmiku. Postaramy się całą sytuację opisać wam. No i pokazać, jak to wygląda po zmontowaniu. Może jak będziemy to z powrotem składali, żebyście zobaczyli, w jakiej kolejności to robimy. Także na razie dziękujemy. Mam nadzieję, że wam się filmik spodoba. Łapki do góry. Pozdrawiam. No i sukcesów w naprawach w swoich autach życzymy oczywiście. Prawda, Tomaszu? Oczywiście. Także trzymajcie się. W następnym filmiku będziemy to składać. Jak już to rozbierzemy. Także pozdrawiamy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiamy.
A w dalszej części filmiku pokazujemy, jakie są żeróweczki w panelu. Są takie malutkie, są na dwóch zatrzaskach, dwie żerówki w tym panelu siedzą, także możecie to sobie zobaczyć. Rozwierciliśmy tutaj, o, proszę zobaczyć. Nie wiem, czy widać. Tu są nity, te nity. Później przykręcimy tą obudowę właśnie na śrubeczki. Nie będziemy tego nitować tutaj. No. Nie będziemy tego nitować, bo to za dużo zachodu. Gdyby w przyszłości trzeba było to rozbierać, to nie będziemy się z tym bawić. Bardzo dużo prawdopodobne. No właśnie, te żarówki nie wiadomo jak długo będą świeciły. No ale cóż. Tyle roboty zrobiliśmy. Radio na miejscu, którego nie udało nam się wyjąć. Tyle rozbierania, rozwiercania, pół dnia roboty. Tak, tutaj jest ciężka sprawa z tym całym sprzętem. Jeszcze zobaczyć, czy tam nie ma żeróweczek. O, nie, są dwie linki, dwie żerówki, tylko na dwa pokrętła są. Te, które widzicie. Dobra, także nagramy jeszcze coś, jak będziemy to składać. Na razie tylko tyle. Dzięki. Składamy teraz zapalniczkę. Tutaj dwie nakrętki. Dwa wkręty z jednej i z drugiej strony. Podłączyliśmy do panelu tutaj też. Jak widać, proszę zobaczyć. Tu i tu trzeba to złożyć po prostu. Fajnie, kolega tam przykręca. Tutaj, bo w tej obudowie nie wiem, tutaj nie. Też trzeba teraz przykręcić, nie? Tam nie było żadnych uchwytów. Nie no. Żeby nic nie trzeszczało. Super. Dobra, Tomaszku. Dawaj tą obudowę. Fajnie. Do góry dwa wkręty pod radiem. Czy. Mogę ci? No. Super. Wszystko musi pasować. Słońce świeci trochę. No. Przynajmniej widać wkręty. Także tu mamy, tu trzeba jeszcze przykręcić, trzy wkręty musimy przykręcić, tutaj, tutaj i z tej strony. Zapalniczka jest przykręcona, także wszystko powinno pasować. Okaże się po zakończeniu, ile śrubek zostało. Miejmy nadzieję, że żadne. No dobra, tutaj, jeszcze tutaj, tak, chwilę. Przykręcimy i spocz koloczko. No nie jest fajnie, powiem ci szczerze, bo wkrętów, żeby dobrać się do dwóch żerówek, wykręciliśmy koło 20, może więcej. No może 20, podejrzewam, że więcej. No też, już tak ująłem trochę. Lepsze było to, żeby wyjąć ten panel. Dwa wkręty i dwa nity, nie? Tak jest. Które trzeba było rozwiercić. Oczywiście przerobiliśmy to, żeby na przyszłość nie było z tym problemów, nie trzeba było rozwiercać. No, prędzej czy później żaróweczki na pewno znów się spalą. Nie ma. No, na pewno. Rady, nie? Dobra, teraz co mamy? Mieszka. Tak? Mieszek z tym. No właśnie. Mamy mieszek, tutaj zakładamy. Akurat mamy taki na rzepkę. I na zatrzaski. I na zatrzaski, nie? Tu jeszcze się zatrzasnęło może. Czekaj. Nie, tutaj coś na... To się nie zatrzasnęło. Że musimy, czekaj, muszę tam podjąć ten zatrzask, gdzie on jest. Jeden.
teraz nam pasuje tutaj. Teraz nam pasuje. Pokażę wam szybciutko jak, bo my tu jeszcze tego nie będziemy składać, bo dobieramy się do radia. Musimy go jakoś wyjąć. Te blaszki, które się tam wyciąga, no to niestety... Aha, tu nam się urwało przy wyciąganiu. Ale to akurat jest taka luźna zaślepka, którą wkładamy tutaj, prawda? To tak tylko na sztukę, bo my jeszcze tu będziemy działać. Chyba czekaj, odwrotnie. Właśnie o taką. No i tutaj na zatrzaski zakładasz. O tak, może pokażmy jak to. I wciskamy. I zapinamy. My jeszcze tego nie zapinamy, bo mówię, mieliśmy z tym problem, żeby to wyjąć. No, także dziękujemy. Jeżeli ktoś tam nas ogląda, komuś pomożemy. Mam nadzieję, że będziemy pomocni. Z kolegą Tomaszem w jego Fiacie Bravo. Z drugim Tomaszem. Tak, Tomasz i Tomasz. Pozdrawiamy wszystkich. Łapkę w górę, jeżeli komuś pomogliśmy. Dziękujemy za obejrzenie filmu. No i życzymy powodzenia, bo naprawdę nie jest łatwo akurat rozebrać to. No tak. Do dwóch żerówek trzeba rozebrać sporo, wykręcić dużo wkrętów i uważać, żeby nic sobie nie połamać. Także miłego, pozdrawiamy i pozdrawiamy do następnego filmiku. Coś nagramy oczywiście światem związanego. No strasznie skomplikowany. Cześć. Cześć.